Polska ma w swoich dziejach wielkich bohaterów walczących z bronią w ręku o naszą niepodległość. W najdalszych zakątkach świata biliśmy się za wolność naszą i waszą. Ale mamy też wspaniałych odkrywców i wynalazców, zmieniających losy Polski i świata. O nich często wiemy niewiele albo zgoła nic. Przez całe dziesięciolecia od wojny byli świadomie zapominani lub niedoceniani. Nareszcie nadszedł czas, byśmy mogli z dumą o nich mówić i przypominać Polsce i światu o naszych wspaniałych rodakach. Rok 1934 jest wyjątkowy w historii Polski. Normujemy stosunki z Niemcami dzięki deklaracji styczniowej. Wygrywamy po raz drugi challenge, wygrywają RWD, o tym będziemy mówić. PZL ponosi ciężką porażkę wskutek awarii amerykańskich silników, ale to nie jest wina Amerykanów. Piłsudski docenia sukces RWD, grupy RWD, spotyka się z nimi i on rzuca myśl, bo trzy razy challenge wygrany powodowałoby, że puchar przeszedłby na własność Polaków. Podjęta została decyzja. Dąbrowski ma zrobić bombowiec, bo bombowców tak naprawdę nie mamy. Korzysta z wzorców amerykańskich, najnowocześniejszych Boeingów i Douglasa, jeśli chodzi o aerodynamikę. Według mnie także korzysta z oglądu innych samolotów, które przeleciały w tym czasie do Warszawy, w wielkim wyścigu do Australii z Londynu. Kalkuluje i rysuje piękny samolot. Jego zastępca Kubicki jest mistrzem tak zwanego trzymania wagi. Dlatego łoś okaże się wyjątkowo lekki do swoich wymiarów. Ale to nie koniec. Najważniejszym osiągnięciem Dąbrowskiego, który jest czysto intuicyjnie, który jest dowodem rysu jego genialności, to to, że on postanowił umieścić, bo to jest bombowiec, bomby w skrzydle. I zmodyfikował na tak zwane czucie w dziobie profil w sposób niespotykany. Po to, żeby te bomby się mogły zmieścić. Wysłano ten profil do dmuchania, jak się mówi, do Instytutu Aerodynamicznego i okazało się, to było olbrzymie zaskoczenie, że profil ten nabrał niewiarygodnych właściwości. Dzięki temu właśnie łoś był tak szybki. Łoś miał zamówienie na 350 na godzinę, a tak naprawdę leciał, różne są dane, 445 na godzinę i to z silnikami zupełnie bardzo solidnymi, ale bez rewelacji. Mógł nawet przekroczyć 500 na godzinę, ale to już nie o to chodzi. I to jest największy sukces. Łoś, nasza wizytówka w 1938 roku, pokazujemy to w Paryżu na salonie, jest sensacja. Obok niego stoi taka w jakimś sensie zmniejszona kopia, to pościgowiec PZL-38. Także jego koncepcję wyrysował go Jerzy Dąbrowski. Należy to właśnie wyeksponować, że my przodowaliśmy w Europie, na tle chociażby Francji, Związku Radzieckiego ówczesnego, że nasze elity nie bały się podejmować racjonalnych decyzji, które wszakże powodowały, że przyjmowaliśmy do realizacji programy, które sięgały wysoko usytuowanych celów. Dąbrowski jest właśnie tym reprezentantem tego młodego polskiego pokolenia, które kształtuje się w atmosferze silnej konkurencyjności, nawet czasami i niejednego faulu. Niemniej jednak atmosfera w Warszawie zwłaszcza jest taka, że władze naczelne nie boją się podjąć wielkich projektów. Generalnie problemem w wielu państwach był brak odwagi wśród decydentów, bo błędna decyzja polityczna oznacza w normalnym państwie demokratycznym dymisję, bądź wręcz jakąś infamię. Nasi się tego nie bali i to jest właśnie ta nadzwyczajność. Na to mi też zwracał uwagę profesor Tadeusz Sołtyk, twórca Iskry. I profesor Rummel, z którym też przecież miałem kontakt. To jest ta nadzwyczajność. Nasi politycy nie boją się. Nie boją się podejmować wielkich projektów. Dlatego to jest. Bo można mieć ludzi uzdolnionych, można mieć pieniądze, można mieć fabryki. Ale jak nie ma decydentów na poziomie, to nic nie ma. Ponieważ
najłatwiej jest zniszczyć jedną decyzją. Przykładem tego najdoskonalszym jest po wojnie, kiedy Kanada z wielkim udziałem Polaków, zwłaszcza naszych pilotów Żurakowskiego i Potockiego, kiedy miała myśliwiec Arrow, który zapowiadał się jako najlepszy na świecie, do dzisiaj by mógł latać. Został zniszczony decyzjami politycznymi. Do dzisiaj tego Kanadyjczycy żałują, przynajmniej część, a rząd był tak złośliwy, że kazał nawet wszystkie prototypy pociąć na złom, żeby nic nie zostało. Inżynier Dąbrowski nie dokończył studiów na Politechnice Warszawskiej, niemniej jednak był jego dorobek tak wybitny, tak wyjątkowy, że z tytułu swojego dorobku otrzymał ten tytuł jak najbardziej w sposób zasłużony. Dzisiaj pewno by miał habilitację za tego profesora. Z tym, że trzeba też podkreślić, obok niego stoi Piotr Kubicki, który potem błyśnie po wojnie w Anglii tymi swoimi nadzwyczajnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o tak zwane trzymanie wagi. Canberra, która jest najsłynniejszym chyba bombowcem świata w tej klasie, i inżynierem wagi był właśnie Kubicki. Canberra też była fenomenalnie lekka, jak na swoje wymiary, i miała fantastyczne osiągi. Tak mówiąc o Dąbrowskim, możemy powiedzieć, że to był profil o pływie laminarnym. Cały świat się chwalił, że to Mustang pierwszy zrobił amerykański, tymczasem to my zrobiliśmy. To nie był profil laminarny, tylko profil o pływie, tego ludzie nie rozumieli. Kiedy Łoś poleciał na pokazy do Jugosławii, podaliśmy dane taktyczno-techniczne, specjaliści jugosłowiańscy mówili, to jest niemożliwe, ten samolot przy tej mocy silników nie może mieć tak. Ja mam pisma, nie może mieć takich osiągów, a miał. Zaczynamy sięgać nieba, prototypy są nadzwyczajne, Łoś ma być kupiony przez wiele państw. Jest jednym z najlepszych na świecie. Oczywiście wymaga udoskonaleń. Rosjanie potem przechwytują ten samolot. Jest pełen nadzwyczajnych rozwiązań konstrukcyjnych, bo to była nasza największa tajemnica. Właśnie nie była. Postanowili sprzedać licencję tego Łosia za psie pieniądze. Na szczęście do tego nie doszło. To też jest niezrozumiałe. Pod koniec lat 30. zapanowała jednak dziwna beztroska. Kiedy już nie było Piłsudskiego, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Brak pośpiechu, dramat zaczął się, zwłaszcza w 1939 roku. Bardzo to słabo wyglądało. Wiem, że to może jest niewygodne mówić o tym, ale właściwie, aby zrozumieć klęskę, też trzeba patrzeć na przyczyny te rzeczywiste. Wojna złamała mu karierę jednemu z najbardziej błyskotliwych konstruktorów pełnych polotów. W 1945 roku tylko został jeden wybitny konstruktor, to był Tadeusz Sołtyk, to był zastępca Prausa, tego od Karasia. Został Misztal, który był potem profesorem na Polibudzie Warszawskiej. Była bardzo wąska grupa już i Rosjanie położyli na wszystkim łapy. To jest prawda historyczna. To oni zostali pozabijani. Komendanta Ścibiora Dęblina wyprowadzono przy córkach, przy żonie, on był komendantem, przyjechał właśnie, ta informacja wojskowa przyjechała, zabrali go, już go żywego nie zobaczyli. To były czasy, jakby to powiedzieć, chore to jest powiedzieć za mało. To były bardzo złe czasy i wracać do czego? Umarł bardzo szybko, jak na konstruktora. W 1967 roku bardzo szybko umarł Dąbrowski.